Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym epizodzie. Dziś przygotuję dla Was następny prosty jadłospis. Chciałbym też pokazać Wam kilka mniej popularnych produktów, kilka nietypowych produktów, więc wykorzystam je w dzisiejszych przepisach, także zaczynamy. Na śniadanie przygotuję placki z twarogu z masłem orzechowym. Także będziemy potrzebowali twarogu, jajka, masła orzechowego, ja mam akurat takie z zona, ale może to być jakiekolwiek masło orzechowe, mąki. Jakiegoś słodzika, ja akurat mam erytrytol. I owoców, ja akurat zamiast świeżych czy mrożonych owoców użyję frużeliny z SFD. Zaczynamy od połączenia składników, będziemy łączyć wszystko oprócz frużeliny. Także do twarogu dodajemy masło orzechowe, dodajemy pozostałe składniki. Wszystko dokładnie mieszamy i przechodzimy do smażenia placków. Jak nie macie dużego doświadczenia w smażeniu placków, to proponuję Wam robić mniejsze placki, cieńsze placki. Wtedy łatwiej będzie Wam je przerzucić na drugą stronę. Ja mam taki patent, że smażę do momentu aż placek luźno powiedzmy lata po patelni, no i wtedy już przerzucenie na drugą stronę nie jest żadnym problemem. Po usmażeniu placków smarujemy je frużeliną i danie jest już gotowe. Objętościowo nie jest to może jakiś wielki posiłek, ale jest naprawdę sycący, no i ma tą zaletę, że bez problemu można zabrać go na wynos. No i oczywiście jest smaczny, także na pewno się nie zawiedziecie. Na obiad przygotuję makaron z sosem pomidorowym, jednak w sosie pomidorowym zamiast mięsa mielonego będzie granulat sojowy, natomiast zamiast klasycznego makaronu będzie to makaron z groszku, także będzie to taki wegetariański posiłek, wegański posiłek z dużą ilością białka. Poza granulatem i makaronem potrzebujemy jeszcze pasaty, potrzebujemy suszonych pomidorów, cebuli, papryki, oliwek, mieszanki przypraw, ja mam tutaj oregano, tymianek i bazylię. Ja dodam jeszcze suszone peperoni, które sam mielę. Także makaron oczywiście gotujemy i w międzyczasie zabieramy się za pokrojenie warzyw. Warzywa przesmażamy na odrobinie oliwy, gdy nieco zmiękną, dodajemy do nich granulat sojowy. Smażymy chwilę bez dodawania płynu. Następnie dolewamy pasatę. Gdyby płynu było za mało, gdyby granulat wypił za dużo sosu, to możemy to podlać delikatnie wodą. Sos doprawiamy resztą składników, dusimy kilka minut pod przykryciem i nasze danie jest gotowe. Oczywiście sos możecie zrobić po swojemu, wykorzystać inne składniki, ale gorąco wam polecam skorzystać z granulatu sojowego, bo bardzo fajnie udaje mięso i jest naprawdę smaczny. Na kolację przygotuję najprostszą możliwą sałatkę, także będziemy potrzebować mozzarelli w kulkach, kapusty pekińskiej, cebuli, ogórka, papryki, pomidorów, limonki, musztardy, oliwy, odrobiny soli, mieszanki ziół z poprzedniego posiłku. Jakiegoś źródła węglowodanów u mnie będzie to bułka. Zaczniemy od przygotowania dressingu, także do oliwy dodajemy limonkę, musztardę, odrobinę soli, mieszamy wszystko razem, odstawiamy na chwilę na bok, następnie kroimy warzywa, dodajemy je do mozzarelli, polewamy wszystko dressingiem, mieszamy i sałatka jest gotowa. Jest to najprostsza możliwa sałatka, ale też jednocześnie bardzo smaczna sałatka. Można też ją bardzo łatwo podrasować, bo można użyć dodatkowego jajka, jakiegoś kurczaka czy szynki. Ja użyłem tylko mozzarelli, bo po prostu tak nam się to dzisiaj wpasowało w makro. Kolejnego nietypowego produktu użyjemy w przekąsce, bo użyjemy fasoli edamame. Mam nadzieję, że tak się to wymawia. Jest to naprawdę uzależniająca przekąska, także dzisiaj przekąskę przenosimy na wieczór, by mieć co pochrupać do filmu czy wieczornego meczu. Przygotowanie jest naprawdę banalne, bo to co musimy zrobić, to zalać fasolę gorącą wodą, odcedzić, posolić i przekąska jest gotowa. Przekąska z fasoli Edamame będzie stosunkowo niskokaloryczna, jednocześnie dostarczy nam sporo białka, dostarczy nam sporo błonnika, także można powiedzieć, że jest to przekąska wręcz idealna i w tym epizodzie to będzie już tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!